gdyż nietypowa pora, miejsce typowe, ale pora nietypowa, zresztą czasy nietypowe. Panie starosto, czego świadkiem jesteśmy za moment, co wyruszy na granicę polsko-ukraińską? Szanowni Państwo, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zbliża się godzina 24. Ruszamy na przejście graniczne Polski z Ukrainą w Krościenku, przepraszam. Mamy załadowane dwa samochody. Po mojej prawej stronie pełna ciężarówka, śpiwory, koce, lekarstwa, żywność długoterminowa, jak również agregaty prądotwórcze, sprzęt termowizyjny, który jest teraz bardzo potrzebny żołnierzom ukraińskim. Planujemy dotrzeć na miejsce na godzinę 7 rano. Tam nasi przyjaciele z rejonu Samborskiego podstawią swoje samochody i przeładujemy towar na ich samochody, żeby mogli rozwieźć to w swoje docelowe miejsca. Korzystając z okazji, chciałem bardzo serdecznie podziękować firmie Kontur, która udostępniła nieodpłatnie środek transportu do tego, żeby można było przewieźć te wszystkie zgromadzone artykuły. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni skalą tej pomocy, która do nas trafiła. Liczyliśmy, że będą to dwa busy, a musieliśmy poprosić właśnie o ciężarówkę, bo nie byłoby możliwości, żeby to wszystko zmieścić. Wymieńmy może, kto był tak bardzo hojny, że właśnie te dwa busy, ciężarówka i bus, muszą w tym momencie jechać na granicę. Tutaj, proszę Państwa, chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym samorządom gminnym, ochotniczym strażom pożarnym, jak również zarządowi okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego, który też bardzo aktywnie włączył się w tę akcję i przekazali sprzęt o wartości ponad 60 tysięcy złotych. Jest to nowy sprzęt, agregaty prądotwórcze, które bardzo teraz są potrzebne właśnie tam po tej stronie ukraińskiej. Dlaczego akurat Krościonko? Jest to najbliższe przejście z rejonem Samborskim. Tak jak wspominałem wcześniej, od wielu lat powiat bialski ma podpisaną współpracę partnerską z rejonem Samborskim i właśnie tam nasi koledzy z Sambora zwrócili się z prośbą, powiedzieli, co jest im dzisiaj najbardziej potrzebne i staraliśmy się właśnie dobrać te asortymenty, o które właśnie prosili i dzisiaj, jutro już, przepraszam, rano, mam nadzieję, że bezpiecznie znajdziemy się już tam na przejściu. I na koniec można liczyć na to, że to nie ostatni transport. Nie, jeszcze dzisiaj otrzymałem informację od naszych przyjaciół z powiatu Oberhavel, z którym również powiat bialski ma podpisane partnerstwo. Oni również przygotowali dwie ciężarówki różnych artykułów, które w poniedziałek zostaną dowiezione do Białej Podlaskiej z Niemiec i z Białej Podlaskiej my już we własnym zakresie zorganizujemy transport do rejonu Samborskiego. Jest z nami starosta bialski, widzieliśmy się kilka godzin wcześniej o północy pod starostą bialskim, teraz już granica w Krościenku, granica polsko-ukraińska. Starosto, no to jest to chyba, na co wszyscy czekali, czyli przekazanie darów na Ukrainę. Podsumujmy, jak wyglądała podróż i jak wygląda sam przebieg spotkania tutaj na granicy. Szanowni Państwo, udało nam się szczęśliwie dotrzeć na miejsce praktycznie zgodnie z planem. Ruszyliśmy o północy z Białej Podlaskiej, o 7 byliśmy już na przejściu w Krościenku. Nasi tutaj przyjaciele z Sambora już też na nas czekali, tak więc w chwili obecnej przeładowujemy towar, który został przywieziony na ich samochody i za chwilkę jeszcze krótka rozmowa i wracamy.
Tak, pierwsza krótka rozmowa i powitania już było. Jak to wyglądało, jakie słowa padły ze strony starosty bielskiego i mieszkańców powiatu bielskiego, pracowników starostwa w kierunku naszych przyjaciół z Ukrainy? No oczywiście serdeczne pozdrowienia i przede wszystkim bardzo się cieszymy, że mogliśmy wesprzeć naszych przyjaciół w tak trudnym momencie dla nich. W przyszłym tygodniu planujemy kolejną wizytę tutaj na tym przejściu. Tak jak wspominałem wcześniej, nasi partnerzy z powiatu Oberhavel również przygotowali stosowną pomoc, którą my po prostu dostarczymy tutaj na stronę ukraińską. Ta pomoc jest potrzebna. No, dzisiaj mamy świetny taki poranek, bo do nas przyjechali nasi przyjaciele z powiatu bielskiego i serdecznie dzisiaj witamy naszych dobrych przyjaciół, którzy tak trudną chwilę przyjechali do nas taką skuteczną pomocą w trudnych chwilach, jak ja mówię. I naprawdę dla nas to jest bardzo dobra taka satysfakcja wobec tego, co się dzieje teraz u nas na froncie, w Ukrainie, w naszym regionie też. Panie przewodniczący, staroście bielskiemu przekazałeś informacje, na co jeszcze liczycie, co jeszcze jest tak najbardziej potrzebne, jakie to są rzeczy, o których poprosiłeś nas, czyli mieszkańców powiatu bielskiego? Każdego dnia takie potrzeby zmieniają się, czyli sytuacja też tak samo szybko zmienia się i dlatego jesteśmy w stałym kontakcie. Na przykład wczoraj była sytuacja z uchodźcami tutaj na granicy, dzisiaj już tutaj nie ma kolejek. Teraz ta sytuacja jest nieco zaspokojona. Natomiast teraz mamy zapotrzebowanie co do wsparcia naszych wojskowych, batalionów obrony terytorialnej, naszych wojskowych, które teraz też ruszają na front. I czekamy na takie rzeczy, które potrzebne właśnie wojskowym. I takie potrzeby też dajemy swoim partnerom, którzy szybko odzywają się i przyjeżdżają do nas z pomocą. Ta wojna jest widoczna w Samborze, jesteście daleko na zachodzie, ale to jest jedno państwo, Ukraina. Tak, ona jest widoczna ze względu tego, że mamy też w naszym regionie dużo uchodźców z innych regionów Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Tak samo wszyscy nasi chłopaki idą do wojska, idą do obrony terytorialnej, jadą na front. Naprawdę w naszych komisariatach wojskowych duże kolejki dobrowolców. I w tej chwili każdego dnia kilka autobusów jedzie na front. Także ta wojna, te wojny odczuwamy przez serce za naszych chłopaków, za naszych rodaków na tych regionach Ukrainy. I teraz robimy wszystko, żeby tutaj zrobić szybko pomoc dla tych regionów. I tak samo część z tej pomocy będzie sprowadzona na wschodnie, centralne, północne regiony Ukrainy. Panie przewodniczący, jak myślisz, jak potoczy się dalej sytuacja? Trudno powiedzieć, jak potoczy się sytuacja, bo też liczymy na wsparcie, na podtrzymanie. Chcieliśmy, żeby tak samo jak Polska nas podtrzymała cały świat, inne państwa. Jak to się stanie, to ja myślę, że ta wojna szybko zakończy się. Tutaj my będziemy walczyć do ostatniego. I sytuacja na dzisiaj wskazuje, że to jeszcze będzie trwało na długo. I każdego dnia giną nasi ludzie. Także sytuacja tragiczna. Ale my poza tym robimy wszystko, żeby mobilizować wszystkie resursy i dać na godny odpór naszemu wrogu. Wspomniałeś o tym, panie przewodniczący, że ten napór, ta fala uchodźców w tym momencie nie jest nawet widoczna tutaj, w Krościenku. Czym to jest spowodowane, że ci, którzy mogli, wyjechali, czy też tym, że jednak właśnie ta nadzieja tej wygranej i tego spokoju w końcu jest możliwa do osiągnięcia? Tak naprawdę to kilka takich faktorów. Najpierw to, że tutaj bardzo dobrze organizowane służby Straży Granicznej, jak z polskiej strony, tak i z naszej strony. Szybka odprawa. Otworzono dodatkowe pierwsze przejścia. Także jest możliwość szybko wyjechać tym osobom, dzieciom, kobietom, starszym ludziom, które tego potrzebują. Razem z tym my też robimy u siebie takie warunki, żeby te ludzie mogli zostać u nas i też mieć możliwość te wojny
przeczekać w naszym regionie. Ale razem z tym też idzie fala z drugiej strony, czyli z Europy przyjeżdżają do nas nasze rodaki, które tam pracują, tam żyją. Chłopaki jadą na wojnę, zgłaszają się do sił obrony, do obrony terytorialnej, do wojska. Także jest taka dobra determinacja, bardzo pozytywnych takich rzeczy dzieje się tutaj u nas. I to dodaje optymizmu, że damy radę i że zwyciężymy. Tych tragicznych informacji, jeśli takowe są. Region Samborski również duża ilość młodych ludzi, młodych chłopaków są na froncie na pewno i walczą. Czy już i u Was pierwsze informacje o tragediach, o śmierci żołnierzy? Tak, wczoraj my chowali chłopaka naszego regionu i to było też tak bardzo tragiczne i smutny dzień w naszym życiu, także pierwszy zabity żołnierz z naszego rejonu wczoraj przyjechał z wojny, był zabity pod Kijowem w walce. Także to jest dla nas też, przeżywamy to, bo wspominamy 14 rok, jak naszych bardzo dużo chłopaków poszło na wojnę i bardzo dużo chłopaków też nie wróciło z tej wojny, niestety. Natomiast w naszym regionie mamy takich żołnierzy, którzy mają doświadczenie, którzy 8 lat wojny przeszli przez różne fale mobilizacji, umią walczyć i mają chęć do tej walki, także mamy dobrych profesjonalów i teraz oni są na tych pozycjach bojowych. Powiem Ci szczerze, Panie Przewodniczący, nie bardzo wiem, jak tę rozmowę zakończyć. Czego Wam życzyć? Bo to nie wiem, czy nawet to można czegoś życzyć i czy chcielibyście... Na pewno tego samego proszę życzyć nam, co chcielibyście sami otrzymać. Bardzo dobrze.